wszystko, żeby odblokować handel na wschód. Białoruś, Rosja, to są te tereny, do których powinniśmy dużo eksportować naszych produktów, najlepszych produktów rolno-spożywczych. Co się dzieje na wsi, moi drodzy? Tyle było obiecane. Mam do was pytanie. Kto dostał podwyżkę dopłat w ostatnich 3 latach? Kto dostał podwojone dopłaty? Ktoś dostał z was? 12 złotych. O. O, o waloryzacji też będzie pokazać. Ale nikt nie dostał podwojonej dopłaty, a to przecież było obiecane. Pani premier mówiła z mównicy, jako ekspoze, już jej nie ma jej rządu, już jej rząd przeminął, ona przeminęła. Ale mówiła, no trzeba doprowadzić, żeby były takie dopłaty jak niemieckie. Nie ma. A może ktoś przekroczył tutaj z was kwoty mleczne i dostał za to karę. Obiecane było, że ta kara będzie umorzona, pieniądze będą zwrócone, kary będą anulowane. Ktoś ma anulowane te kary, pieniądze zwrócone? Nie ma. Czy co? Ale było to wszystko w pięknych obietnicach. A ASF? No, to jest gigantyczne ryzyko dla Wielkopolski, dla Kujawsko-Pomorskiego, dla tego terenu. No rozlewa się po całym kraju. My zostawiliśmy 3 ogniska, 15 km od granicy z Białorusią. Prawie 200 ognisk ASF-u świn, 2000 ludzi. Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowsze, Warmia, Mazury, Podkarpacie. I idzie dalej. Błędy, głupota, złe decyzje. Co z suszą? Największa od 20 lat susza. Gigantyczne straty. 3 województwa, to jest ponad miliard strat. Województwo warmińsko-mazurskie, województwo Kujawskie, województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie. Ponad miliard strat tylko w tych 3 województwach. Jak ministrowi Ardanowskiemu mówiłem, że będzie ponad 2 miliardy strat w całej Polsce, pewnie z 2,5 miliarda, to mówił, no, jakiś Jasnowic, Wróżbita. A tydzień później ministerstwo ogłasza ponad 2 miliardy strat. To jest ta kpina, która się czkawką odbije za chwilę. Bo myślą, że tego nikt nie widzi. Ale coś się wydarzyło, bo ten atak zmasowany na PSR w ciągu ostatnich tygodni nie jest przypadkowy. Odbieranie nam prawa do własnej nazwy, do naszej tożsamości, do historii, do tradycji, do Wincentego Witosa, oszukiwanie w tym względzie po raz kolejny Polaków. Oszukiwanie. Bo kto jest prawdziwym orędownikiem Witosa? Ten, który chce zmazać haniebny wyrok sądu brzeskiego, tak jak my, i składamy po raz kolejny ustawę. Leży od lutego 2016 roku taka ustawa złożona w Sejmie. Czy ten, który jedzie pod pomnik, składa kwiaty raz na 4 lata, albo przed wyborami trzeba jechać do wieczą sławy, złożyć kwiaty? On kochał polską wieś od 3 tygodni. Na 2 miesiące przed wyborami. Dziwna zbieżność dat. Nawet dzięki prezesowi Kaczyńskiemu zobaczył, jak wygląda Stodoła, bo mu zorganizowali tam konferencję prasową. Inaczej to pewnie byłoby ciężko. Nie widziałem go w wieżu Sławica. Nie widziałem go na cmentarzu przed grobem Mikołajczyka. Ja tam jestem od 6-7 roku życia, od 30 lat. Co robię? Z moim ojcem, z moim dziadkiem, z całą moją rodziną. I oni mi i nam będą odbierać teraz prawa do nazywania się Polskim Stronnictwem Ludowym i Ruchem Ludowym i bycia spadkobiercą Wincentego Witosa? Po tym, co zrobił generał Franciszek Kamiński, zostając honorowym prezesem PSR w latach 90. Oni będą nas obrażać i mówić, że my jesteśmy zdrajcami. Ja też będę chronił dobrego imienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wyrastamy z tych tradycji Witosa, Mikołajczyka i mamy doświadczenie lat PRL-u. W tym też istniała Polska. Nie z naszych marzeń, nie tak, jak byśmy chcieli, ale była to Polska. A oni dzisiaj dzieciom tych, którzy wtedy działali, żyli, odmawiają prawa do zajmowania jakichkolwiek stanowisk w Polsce. Dzieciom. I takie wypowiedzi mówi prezydent Rzeczpospolitej. Moi drodzy, mówię o tym emocjonalnie, bo ja jestem od dziecka związany z tym wszystkim. Ja się w takim domu wychowałem. Dziadek w PSL-u, w batalionach chłopskich, w partyzantce, ojciec w PSL-u przez całe życie. I teraz jest bój o Polskę. To nie jest tylko kwestia wyborów samorządowych. Ona jest bardzo ważna, bo trzeba budować drogi. Nie sobie budują centralny port komunikacyjny za 50 miliardów, ale my wybudujemy 100, 200, 300 km dróg powiatowych, bo
województwie wielkopolskim. Drug województw. Zmodernizujemy szpitale i tworzymy nowe przedszkola i żłobki. To jest ta różnica. Oni mają megalomanię. Było takie hasło dotyczące sanacji. Silni, zwarci, gotowi. Tak było o sanacji. Dumą mówili wtedy 35, 7, jeszcze 9. Że są, no, niezwyciężeni. Za chwilę jest rocznica wybuchu II wojny światowej, za kilka dni. Ile trwało to? I gdzie się podział wódz na czele wtedy? Silny, zwarty, gotowy. Silni w gęby, zwarci przy żłobie, gotowi do ucieczki. Taka była sanacja. Silni w gębie są dzisiaj, zwarci przy żłobie. Widzieliście, ile potrafili ze spółek Skarbu Państwa radni wojewódcy, radni powiatowi z rad nadzorczych czerpać. I gotowi do ucieczki przed problemami Polaków. Jak się tylko zacznie coś złego dziać, to ręce umyć i uciekać. To samo się powtarza, bo latach od czasu Polski sanacyjnej wróciła grupa rekonstrukcyjna sanacji. To naprawdę na kpinę za to. Znaczy, co oni nas za idiotów mają? Powiedzcie, bo ja się sam zastanawiam. Czy to hasło Jacka Kurskiego, ciemny lud to kupi, to jest dalej aktualne? To my mamy budzić polską lokalną i polską wieś, i polskie miasteczka, i polskie miasta. Bo jesteśmy partią ogólnonarodową. To jest nasze zadanie w tych wyborach. Pokazać, jaka jest prawda. Pokazać, jaka jest prawda. Jak są niedociągnięcia, to też mamy o nich szczerze porozmawiać. Pochwalić się tym, co jest zrobione dobrze, żeby nikt wam nie powiedział, że Polska jest w ruinie. Daj szansę na pomoc tym, którzy tej pomocy oczekują, tak jak pomocy oczekują rolnicy dotknięci suszą. Odszkodowań do hektara, ale również nie tylko do zbóż. Bo nawet nie wszystkie zboża, bo nie ma kukurydzy w tym, ale też do buraku i ziemniaku. I to jak najszybciej wypłata tych odszkodowań. I więcej niż te 800 milionów, bo to nie starczy nawet na 3 województwa. Jest potrzebne umorzenie składek do KRUS-u, jest potrzebne wsparcie tych, którzy mają za chwilę zapłacić podatek rolny. I wsparcie samorządu, żeby mógł umorzyć ten podatek rolny. Emerytura bez podatku. Emerytura bez składek i bez podatku. Dla mnie to jest najważniejszy projekt, jaki przedstawiamy. Zbieramy pod nim teraz podpisy. I nie wejdziemy w żadną koalicję, jeżeli nie będzie w programie rządu koalicyjnego zapisanego emerytury bez składek i bez podatku. To jest wzrost emerytury o 20%. Emerytury i renty. Bo bierzemy i jednych, i drugich pod uwagę. Waloryzacja. Tu jeden z uczestników naszego spotkania powiedział, że dostał 12 zł waloryzacji. 23 grosze. A my proponujemy o 20%, jeżeli się udało zadbać o dzieciaki. I to jest akurat jeden z obszarów, gdzie jakaś normalność funkcjonuje. Bo my wprowadziliśmy roczny urlop rodzicielski, wybudowaliśmy 2,5 tysiąca żłobków, przedszkola za złotówkę, kartę dużej rodziny, pracę dla młodych, wsparcie w starcie, składki na ubezpieczenie, żeby mogła być emerytura dla tych matek z czwórką dzieci, którą... To się nie bierze z niczego. My to oskładkowaliśmy, odprowadziliśmy miliardy składek za te matki. Żeby dzisiaj można było przyznawać tę emeryturę. Ja wiem, że większość z nas tego nie wie, bo my się nie potrafiliśmy tym pochwalić. Teraz zostało dołożone 500+. I dobrze. I chcę też wam powiedzieć jedną rzecz o 500+, bo tutaj znów premier Morawiecki kłamał. Nikt nie zlikwiduje 500+. Ja podpisuję cyrograf krwią, nie będę w żaden sposób i nie będzie nikt myślał, ani nikt nie ma takiej intencji o likwidacji 500+. My zmienimy ten program. Uczynimy go bardziej sprawiedliwy. Bo niedopuszczalne jest to, że dzisiaj ktoś zarabia 20 tysięcy i dostaje 500 zł, a matka samotnie wychowująca córkę zarabiająca 2000 zł nie ma 500 zł. I nie ma 500 zł. Jak widzę na BMW serii 7 najnowszy, zapewnie 500 000 naklejkę sfinansowane z 500+, to mnie szlak trafia, powiem szczerze. Bo to jest obraźliwe dla tej matki, która zasuwa i płaci podatki. Ona legalnie pracuje, płaci podatek. I przez to, że przekroczyła o 20 zł próg dochodowy, ona nie ma 500+. My wprowadzimy zasadę złotówka za złotówkę, którą wprowadziliśmy w innych świadczeniach. Przekraczasz o 20 zł, to masz 480. Przekraczasz o 50 zł, masz 450 próg dochodowy. To jest zachęta do pracy, a nie ucieczka od pracy, bo z tym też jest problem. Z rękami do pracy. Problem jest z oświadczeniami dla
osób z zagranicy, które chcą pracować w rolnictwie, bo kiedyś to była jedna strona, a dzisiaj jest cały plik dokumentów do wypełnienia i czekanie na decyzję. Najważniejsza sprawa. Podział społeczny. Zburzenie wspólnoty narodowej, bo to jest zagrożenie bezpieczeństwa Polski i Polaków. To jest likwidacja w ogóle relacji międzyludzkich. Nie wiem, czy to odczuwacie. No, pewnie do mnie też trochę inaczej to wszystko trafia z racji pełnionych funkcji, ale ja jestem każdego dnia w różnych miejscach w Polsce. Na dożynkach, na spotkaniach, na festynach, na świętach, na takich spotkaniach jak tutaj, na większych, mniejszych. Ale czuć ten podział, gigantyczny podział społeczny. No ludzie nie chcą usiąść obok siebie czasem. Sąsiad sąsiadowi nie chce podać ręki, bo jeden kocha drugą dobrą zmianę, a drugi jej nienawidzi. W rodzinach, jak ktoś poruszy przy świątecznym stole temat polityki, to to jest po prostu idzie na oczy. Albo dochodzi do rękoczynu. Albo jest zakaz, to najczęściej mamy wprowadzają. Zakaz rozmowy o polityce. Bo jak dojdzie do rozmowy jeszcze po kielichu, no to bój się Boga. Brawo i jeden punktowy wstaw. Bo jeżeli do tego zdolny, razem z marszałkiem Grzeszczakiem, razem z dobrą drużyną, razem z koleżanką, która też z tego terenu będzie startować. Wierzę, że kolega starosta no, ma dobrą pasę z prezesem Czesławem i że powtórzycie to w tej kampanii wyborczej. Nie będę siedział tam na miejskiej i patrzył, jak się okładają maczugami nienawiści, tylko będziemy zmieniać Polskę tu, gdzie żyjemy, w Polsce lokalnej, bo mamy do tego prawo i obowiązek. Albo będziemy gospodarzami, albo będziemy niewolnikami i najemnikami. Ja na niewolnika i najemnika się nie najmuję. I mam nadzieję, że idziemy razem. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie kolego prezesie. Piękne wystąpienie. Ja myślę, że my teraz zgodnie z porządkiem przystąpimy do zadawania pytań. Kolego prezesie, kolego marszałku, szanowne koleżanki i koledzy, szanowni państwo. To, że Polska jest dziś skłócona, to nie ma tu co owijać bawełnę. Jest też częścią, jaką PS, Polskie Stronnictwo Ludowe, ponosi odpowiedzialność za rządy koalicyjne Platformy Obywatelskiej i PSL-u w poprzednich 8 latach. To, że nasi koledzy albo ich przedstawiciele doprowadzili do tyle afer, to dziś my nie ma co ukrywać, szanowni państwo, że będziemy, już ponosimy za to konsekwencje i będziemy ponosili konsekwencje. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Proszę państwa, ale trzeba sobie też zadać pytanie. Czy władza, przedstawiciele tej władzy mówią teraz prawdę? Odsyłam do ostatniego wczoraj ukazanego się numeru Polityki, w której jest, szanowni państwo, artykuł o tym, jak rząd reagował na sprzedaż jednej z największych zakładów przetwórstwa owocowo warzywnego Apopol. Otóż nie tak dawno, jak w czerwcu, ten największy zakład kupili Chińczycy. A przecież mamy budować nowe miejsca pracy i nowe zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego i nie tylko, bo przecież to, co się dzieje na rynku warzywnym, to wszyscy stwierdzamy i z opozycji, i z rządu, że stało się dlatego, że x lat temu te zakłady zostały sprzedane podmiotom zachodnim i oni dyktują tutaj cenę i raz za czarną porzeczkę i wiśnie można zapłacić 4 złote, a na drugi rok te owoce zostają na krzaku. A więc gdyby już wtedy myślano, a nie tylko przed wyborami przypomniano sobie, że będzie tragedia z owocami miękkimi, to trzeba coś powiedzieć.
to przecież mogliby ten zakład już wtedy nie dopuścić do przejęcia go w obce ręce. Pan premier i kolega prezes, i premier powiedział tutaj, że spółdzielczość ma się dobrze, ta spółdzielczość mleczarska. Ale ona ma się dobrze tylko dlatego, szanowni państwo, że była w rękach spółdzielców, prawdziwych spółdzielców, rolników, a nie była w rękach państwa. Jakby była w rękach państwa, tak by wyglądało jak pozostały przemysł spożywczo-owocowy i nie tylko, jak przemysł rolny. Już nie, panie prezesie, kolego prezesie, na koniec. Już nie pytanie, tylko taki może wniosek i do państwa, ale także do kolegi premiera. Trzeba ludziom powiedzieć jedno. Jest źle, bo też głównym winowajcą PiS zwala na Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale trzeba sobie zadać pytanie. Jeżeli pozwolimy, że te wybory wygra jedna partia, jakim jest Polskie Stronnictwo, jakim jest PiS, to wtedy w Polsce będzie, proszę państwa, jeszcze więcej zła niż jest to do tej pory. Bo to nie będzie już demokracja. A przecież my w systemie totalitarnym się trochę nażyliśmy. A więc jedna jest taka prośba. Pójdźcie sami na wybory. To nie możemy iść na wyborach mniej niż 50%. Powinniśmy być 70%. I doprowadźmy do tego, żeby w parlamencie nie rządziła monokultura, nie rządziła jedna partia, żeby parlament przywrócić prawdziwej demokracji. Dziękuję bardzo.